Umyślnie lub nie, ponieważ obowiązek zawieszenia obowiązku obowiązków. Za zarząd jest cywilny. To właśnie ja wprowadziłem zasadę kolektywnego kierowania GUS-em. Odważył się, co na prezydium kolegium oraz proponowane rady do wszystkich urzędów celnych. Wszystkie starsze problemy, jak do tej pory, były rozpatrywane. Moi doradcy objęli również projekt umów. W drugiej ich opinii powstawały nowe wersje, do finalnie podpisane włącznie. Zdarzało się, że nie zgadzałem się z jakimś opinią. W uprzednim gdy dyskusji albo doradca by zmienić zdanie, albo też poza na kompromisową wersję. Jeżeli od faktu, że prezes GUS chciał pracować kolektywnie, żaden przepis, ani prawo celne, ani statut GUS-u, ani ograniczenie nie nakładał na prezes obowiązków z zasięgami doradców. Jeżeli też tego rodzaju obowiązek nie istnieje, to nie mogę mu się nie opowiadać. Zarząd drugi jest sprzeczny z zarządem pierwszym. Minister powiada, że jednak zasięgałem opinii podległym, tylko działałem wbrew tej opinii. Taki właśnie pomrożenie jest w kolejnym wniosku do prezesa danego. Otóż proszę Państwa, zarząd ten oznacza, że prezes Urzędu Administracyjnego przekazał sobie nigdy nie uznał na Akademii Podległym pracowników. To oznacza, że zupełnie paraliż zarządza. Ponieważ tylko często wycinek sprawy, rzadko ich opinie dotyczące uznania partykularnymi, a wciąż są rozbieżne. Wówczas uznając jedną opinię, zawsze są się wbrew innej. To prezesa nie doradcy odpowiadają za podejmowane decyzje. Jeśli nie istnieje prawo do zasięgania opinii oraz prawo do zakresu, a prokurator generalny nie przygotowuje, nie można tego za zasadne. Dalej po trzecie, prokurator generalny powołuje się na nieznany ani mnie, ani moim ekspertom przyjęty zwyczaj, wbrew którym przekazano procedurze zaliczkę. Naruszenie przyjętych zwyczajów, jeśli nawet miało miejsce, może przedmiotem oceny kultury decydenta. Natomiast jeśli nie zadanie zaległego nową prawną, a tego nie wskazuje, nie może się zadanie zaległego urzędu. Po czwarte, zaliczał kolejny 2 milionów złotych, czyli podczas zaległego zaległego pracy. Czy zawartości ten kolej zastępowany z zaświadczeniem do polityk zagranicznych? Czy warto dokumentacji przekazać o obiektach? Waga się 5 a 10% wartości obiektu. 5 a 10%. W samym szacunku urzędu kosztowała przy tej na oczywiście GUS-u osobowych 6 milionów złotych i więcej. Zatem wartość dokumentacji musiała wynosić od 4 do 6 milionów złotych. Tak zwany moment szacunek wynosi zostaje 3 miliony złotych. Tak jest za zaliczał wtedy 2 miliony złotych, które trzeba wyrazić, to nie zadałem zagadkę. Powodem tej zagadki jest szacunek, jaki przekonał się przez GUS strat. Prokuratura zleciła wykonania oceny wyceny swoim biegłem, który dokonał ich wyceny na kwotę około 99 tysięcy złotych. Słowo zbliżono do kwoty zapłaconej, bo GUS zapłacił 96 milionów złotych. Następnie odjęto od kwoty wypłaconych zaliczek i znowu liczono szkodę w wyceny ponad 1 000 000 złotych. Na przykład zrozumiałe prokuratury można stanowić się nad różnicą, że ponosi przez za płacę roku, to należy do drugiego prokuratora. Różnica wynosi 16 tysięcy złotych, a więc 1,7%. Co powoduje, że stosowanie wartości części leży grupy niż więcej błędu. No i kwestia wyrażenia decyzji to nadzwyczajne, jak to są rozwiązania, które chcemy przyjąć. Zwracam uwagę na fakt, że z umowy na pracę wynika, że każda to miesiąc powiązuje ocenę się ustawy swoich interesów z całego państwa też GUS. Wzajemne prawa umowy stron zostały skonstruowane, że umowa GUS się na to wynika, że ta praca nie znalazła się źródła, a jeden ze zapłat za dotat. Mówimy teraz, że reprezentant skarbu państwa, aby kontrolować to, co nie wyśle, to jest w stanie zapłacić za pracę. Gdy okazało się, że zaliczka jest rzeczywiście za wysokie wartości prac uniwersalu, chciałem tą wyczkę zwrócić za pracę, co trudno powiedzieć o tym też GUS-u. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, po polemizowaniu sobie z całym przedsięwzięciem sobie sprawiedliwości, będąc innym możliwym roszczeniem zarzutów, a także nie zostanowiony związku z organizacją poselską, przyjąłem wniosku, że uchylenie przez polemizowanie moim intenta użytkowania z organizacją zarzutów, które zorganizowałem, jest najważniejszą formalizacją moich obowiązków prawnych i moich czci. Z tych powodów zwracam się do szanownych posłów o formalną możliwość realizacji tej zagrody, bo zanim pozostało się za immunitet. I działam pod żadną presją, kierując się grupą parlamentarnego do walczy z członków oraz własny interes. Nie wycofuję się z podjęcia decyzji ekonomicznych, które stały się przedmiotem zarzutu. Zapewniam, że byłem przestępcą, że w moim działaniu miałem ten własny interes urzędowy kierowany. Sądzę, że skonfrontowani prawnie, gospodarki ekonomicznej z racji będzie kierowany z zarzutami prawa generalnego, przyjdzie szansa na dostawienie ich oceny. Wysoka Izbo, zamiast się pozwolić na jedną refleksję. Podobnie jest, że odwołanie kierownictwa głównego urzędu jest przeciwne realizacji umów między uniwersalnym. Mało tego prawa. Stojące na argumentację. Gdy inną, lepszą lokalizacją, ale lepszą alternatywą pod zrozumiałem. Ale takiej alternatywy nie ma. Co więcej, to jest rozwiązane przez biuro gminy umowy, która nowemu prowincji nie odpowiada, to wyraźnie gra na zwłokę. Rozumiem, to jest fascynujące. Każdy z okazji, kiedy tydzień opóźnienia przeglądu do stosowania własnej gminy, jest to strata, która nie wyrzuca własny czynsz, a przy tym opóźnienie zainstalowanego systemu komputerowego, opóźnienie zainstalowanego systemu informatycznego. To jest też każdy z opóźnienia, to rzędu ustawi niż $1 000 000. Dziś tak dlatego, że największa strata rozwiązania się nie przemyt w postaci przewodu tej zawodu towaru, to jest oszustwa celne. To jest nawzajem zanim podmianie faktów. Ta oszustwa nie dokonuje się, świadectwo pochodzenia towaru, to jest dokument przewozowy.
Autorzy tych oszustw często w ogóle nie przekraczają granicy, albo jeżeli to czynią, to w innym zasadzie i niestety nie przejście z własnym zgodnym z granicą celnym. Czas posyłu informacji. Odpowiem z fałszowaniem ma kluczowe znaczenie przy zakończeniu rodzaju przestępstw. Wiadomo, że nie jest zgodnie bez systemu komputerowego, bez systemu informacyjnego, z tym, czy to jest zlokalizowane. Dlatego wybór dzisiaj katastrofy od jednego są takie ważne. Poziom oszczędności na czynny szkoda, która wymaga prowadzenia, uczyni to wracać o ile skuteczniejsze. Dlatego tak uważam, że naszym jest rozgryźć dla BUC. Być może nie zdaniem się błędem, bo nie ma tych skarg, nieporównywane do stosunków, które nie zajechamy w wok. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu posłowi. Do głosowania przystąpimy w dniu jutrzejszym rano.